obchodzimy stulecie naszego stowarzyszenia 1923-2023. Pasjonuję się tym, co się dzieje. Przede wszystkim kultura, przede wszystkim szanowanie tradycji, szanowanie działalności tych, którzy już odeszli. Miłuję, na pewno mogę powiedzieć, że miłuję, za sprawą dziadków, rodziców. Jest to pamiątka nieprawdopodobna z wydarzenia największego chyba w historii Bydgoszczy. Piękno Bydgoszczy objawia się Brdą, która przepływa przez Bydgoszcz. Bydgoszczy ta brda mnie od samego początku urzekła. Papież Jan Paweł II powiedział, że Bydgoszczy to bohaterskie miasto. Tutaj było pierwsze rozstrzeliwania w czasie wojny przez Niemców na Starym Rynku. Jesteśmy wdzięczni za to bohaterstwo, za to poświęcenie. Oddali swoje życie po to, żeby Bydgoszcz żyła. Miasto Bydgoszcz inspiruje. Inspiruje artystów, a artyści to choćby fotograficy. Ulicami naszego miasta przechadzali się niegdyś pewnie obładowani ciężkim statywem i aparatem mistrzowie, tacy jak Tadeusz Cyprian, Jan Bułhak. Dorobiliśmy się, doczekaliśmy potem własnych klasyków, własnej legendy. Myślę tutaj choćby o Jerzym Riglu. Współcześnie fotografowie, fotograficy, którzy serce i swój talent oddają Bydgoszczy, to choćby Tytus Żmijewski czy Marek Hełminiak. Jest takie miejsce, które dla fotografów, tych kochających Bydgoszcz, jest szczególnie otwarte. To właśnie wystawy, to galeria, to ekspozycje tworzone przez Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszcz. Nazwa Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszcz zaistniała w samym sercu tego miasta. Dokładnie 20 sierpnia 2014 roku Rada Miasta Bydgoszczy podjęła uchwałę o nadaniu imienia Nabrzeże Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy przy najpiękniejszym fragmencie Wenecji Bydgoskiej. Wspólnota, społeczność, miasto, miejsce, które ma ludzi, którzy dbają o wspólną duszę i pamięć, pewną tożsamość, ma szczęście, jeśli ma takie właśnie grono. I Bydgoszcz ma takich ludzi i miała ich od dawna. To nazwiska działaczy Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, których lata działalności przypadły na te szczególnie trudne rozdziały w historii Bydgoszczy. Ale za tymi drzwiami w siedzibie Towarzystwa każdy i współcześnie może znaleźć nowe źródła, inspiracje, może znaleźć ikonografię, opowieści, które pokażą mu Bydgoszcz z zupełnie innej strony. Jest rok założenia, w 1832 roku powstało to Towarzystwo Upiększania Bydgoszczy. W stowarzyszeniu działali nie tylko Niemcy, ale też i Polacy. I kiedy to towarzystwo się rozwiązało, no to tęsknota była tak wielka, żeby takie towarzystwo powstało, że powstało Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Mamy w zasobach Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy tu, na miejscu, w siedzibie, mamy w tej chwili już kilkanaście zbiorów, wielkich zbiorów sięgających najdawniejszych czasów Bydgoszczy i te zbiory czekają jeszcze na autentyczny wielki album. Charakteru miasta zniknęło wiele obiektów, nawet to są dokumenty, które pozwalają odtwarzać dawne życie Bydgoszczy, dawne obiekty, których zresztą już dzisiaj nie ma. Jest wiele budynków, jak synagoga, która zginęła z krajobrazu miasta. A to wszystko żyje w tych zdjęciach, w tych, które my mamy. Bardzo wiele z tych zdjęć, które znajdują się w naszych zbiorach, zostało już opublikowanych. I stąd tak bogata jest działalność właśnie Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy w rejestrowaniu tym, czym miasto żyło, tym, czym miasto żyje. I to jest bardzo ważne, bo to są przepiękne albumy. Piękna stara Bydgoszcz, album obsypany nagrodami. Bydgoszcz w blasku symboli.
wiele wydawnictw, kalendarz, kronika bydgoska, w których perełkami są zdjęcia. Dopiero w 1999 roku, dzięki Towarzystwu Miłośników Miasta Bydgoszczy właśnie, i to ze składek bydgoszczan, to ludzie chcieli, żeby towarzystwo miało ten sztandar. Oczywiście wizyta papieża w Bydgoszczy zgromadziła tłumy. Wydarzenie to już jest faktem, wielkim wydarzeniem historycznym. I niekiedy szukamy świadków tamtego dnia, a działo się to 7 czerwca 1999 roku. Był wtedy na bydgoskim lotnisku Marek Hełminiak. Był służbowo jako fotograf, więc mógł dojść do tych punktów, tych miejsc, gdzie nam wstęp był wzbroniony. Warto popatrzeć na ten dzień przez jego pryzmat, jego spojrzenie. Jak ogromne tłumy tutaj ludzi były na lotnisku, to po prostu był entuzjazm. Muszę zobaczyć, jak to wyglądało. To był widok po prostu nieprawdopodobny. I z tej całej fury zdjęć zacząłem wybierać te najlepsze i potem i nagle się okazało, że Marek to jest przełom fotografii bydgoskiej i nie tylko bydgoskiej. Po prostu i przez nim klimat, bo zdjęcia mogą być żywe, zdjęcia mogą dawać pewien obraz i mogą być po prostu martwe, statyczne, takie statystyczne, tak bym to powiedział, a u niego to jest życie. Życie złapane na gorąco. I naprawdę bardzo wysokiej i pięknej. Marek tchnął duszę w ten album. A pamiątkę, to jest wielka pamiątka z tamtej uroczystości, bo to było szczególne wyróżnienie, żeby dostać się tak blisko papieża i robić mu zdjęcia. Tak jak Canaletto malował Warszawę, tak Marek Hełminiak dziś na naszych oczach współcześnie tworzy piękny portret Bydgoszczy. Marek Magdziarz na co dzień jest zastępcą prezesa Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, więc ciągle można powiedzieć, że na rzecz naszego miasta pracuje. Pierwszy album, takie wydanie książkowe, było wydane na 50-lecie Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanej. Wydawcą było Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy. Jerzy Derenda był autorem tego albumu. W poszczególnych latach się robi wiele zdjęć, wiele obiektów w czasie budowy, po budowie, prawda, i tak dalej, a to są istotne rzeczy. Chodzi o to, żeby je po pierwsze skatalogować, opisać i zachować dla potomnych. Przygotowania do 60-lecia spółdzielni konkretnego kolejnego albumu były znacznie łatwiejsze, powiedziałbym w ten sposób, dlatego że już nauczyliśmy się gromadzić materiały. Jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy jest jego wieloletnia członkini Ewa Puls. To urodzony dydaktyk, upowszechnia wiedzę na temat naszego miasta. To co do dydaktyki, no to starałam się już zabezpieczać, w sensie, że sobie pisałam, aha, tu będzie fontanna potop przyniesiona. Tutaj zrobię taką zabawę, wykorzystam taką fotografię. Tak samo w konkursach, już w Wielkim Konkursie Wiedza o Bydgoszczy były rzutniki jako pomoc. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo ważnym aspekcie edukacyjnym, mianowicie organizacji konkursów. Na przykładzie powiatowego interdyscyplinarnego konkursu Młody Przyjaciel Bydgoszczy, ponieważ odgrywa on ogromną rolę w kształtowaniu lokalnej świadomości historycznej. My co roku robimy ewaluację konkursów i zmieniamy, wprowadzamy nowe rzeczy, na przykład portfolio, teteczki, jak się pojawiły, no to żeby dzieci właśnie zbierały fotografie siebie na tle miasta, jak zwiedzają, i wtedy dyskutujemy o tej fotografii, rozmawiamy, co jest,
nawet taka jest zabawa edukacyjna. Co widzisz, co słyszysz, co mógłbyś o tym powiedzieć, co czujesz? Podziękowanie należy się wszystkim ofiarnym działaczom, bo działacze Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, o czym mało kto wie, działają absolutnie społecznie. Bydgoszcz zasługuje na to.